Dzisiaj w studiu jest z nami były polski piłkarz grający na pozycji bramkarza, reprezentant Polski Wojciech Kowalewski, założyciel Szkółki Piłkarskiej Akademia 2012. Dzień dobry, witam. Witam, dzień dobry, witam wszystkich radiosłuchaczy. Pan jest pomysłodawcą Mikołajkowego Turnieju Piłki Nożnej, o puchar właśnie pana i właśnie o nim dzisiaj będziemy rozmawiali. Która to już edycja i kiedy i gdzie się odbędzie ta edycja? Jest to już piąta, piąta edycja naszego turnieju. Jest to turniej dedykowany przede wszystkim do, do, do dzieci w, tym, w tegorocznej edycji w turnieju wezmę udział dzieci rocznika 2007 i młodsze. Głównie chodzi o, o promowanie piłki nożnej, aktywnego, aktywnych form spędzania wolnego czasu. I, i to jest głównym za, założeniem tego, tego projektu, tego turnieju. W ubiegłym roku w turnieju uczestniczyło 8 zespołu w tym roku mamy zespołów 12. Projekt się rozrasta, zmienia się troszeczkę formuła i stąd też ze względu na liczbę uczestniczących drużyn w tym roku turniej będzie rozgrywany w ciągu dwóch dni i na dwóch obiektach. jednym z nich to jest hala ośrodka sportu i Kreacji w Suwałkach i drugi obiekt jest to hala sportowa Pierwszego Liceum ogólnokształcącego imienia Marii Konopnickiej w Suwałkach. Dwa dni? Które to będą dni już zbliżające się? E, jest to sobota, najbliższa sobota, czyli 5 grudnia i e, Mikołajkowa niedziela, czyli 6 grudnia. Serdecznie zapraszam wszystkich e, kibiców, e, ma, małych i dużych e, rodziców naszych uczestników e, do, do wspólnej zabawy i, i kibicowania naszym małym piłkarzom. Turniej się rozwija, ewoluuje. Potrzebne były dwa dni tym razem tak, gdyż po ubiegłorocznym turnieju przeanalizowaliśmy to, że, że już jesteśmy na tym etapie, że chcielibyśmy, jesteśmy w stanie również organizacyjnie sprostać wyzwaniu i chcielibyśmy zaprosić zespoły nie tylko z naszego regionu, ale również spoza naszego regionu, jak również spoza naszego kraju. Stąd też w, w tym roku w naszym turnieju, piątym i turnieju piłki nożnej, wezmą udział między innymi akademie takich klubów jak Lechia, Gdańsk, Jagiellonia, Białystok, Warszawa, Warszawa. jest to, jeśli kibice orientują się, ja myślę, że wielu wśród kibiców, tutaj również w Suwałkach mamy kibiców Roberta Lewandowskiego, jest to klub, w którym Robert Lewandowski stawiał pierwsze, pierwsze swoje kroki. Oczywiście zespoły z naszego regionu, Akademia Rona 03 Ełk, Akademia Akademia Gielonia Białystok, Akademia EKS Łomża, Akademia Warmia Grajewo. Również dwa zespoły, które będą reprezentowały Akademię 2012. I oczywiście nasi, nasi sąsiedzi tutaj lokalni, Akademia Piłkarska Wigrysowałki. Właśnie, będą grali pana podopieczni. Jakie oczekiwania wobec podopiecznych? Znaczy oczekiwania, oczekiwania są niezmienne. Przede wszystkim naszym celem i celem zarówno Akademii Piłkarskiej 2012, jak i każdego projektu, który realizuje Stowarzyszenie jest stwarzanie warunków do rozwoju, w tym przypadku rozwoju pasji dzieci do, do sportu, do piłki nożnej. A element rywalizacji sportowej jest, jest też bardzo istotnym elementem w, w, w rozwoju sportowym dzieci, więc z każdym rokiem staramy się, żeby ten element był obecny, żeby był stymulujący i odpowiednio dobrany do, do danego poziomu.